Patrycja, jesteśmy świeżo po koncercie Beyoncé i właśnie jak emocje, jak Ci się podobało? Powiem Ci tak, jestem totalnie wymęczona emocjonalnie, bo to, co ona dzisiaj wykrzesała z siebie na tej scenie, ja byłam na trzech jej koncertach z tej trasy, to był trzeci, byłam na pierwszym, byłam na środkowym i na ostatnim. Powiem Ci, że dała nam popis wszelkich swoich możliwości. Uważam, że to był jej najlepszy koncert, na którym ja byłam, ale wydaje mi się, że oglądałam też to, wiesz, na TikToku, co się dzieje. I uważam, że po wczorajszej nocy, gdzie publiczność polska dała jej tyle z siebie energii, ona postanowiła dzisiaj dowalić po prostu do pieca. I wokalnie, i tanecznie dała, wiesz, czadu. Były nowe stroje, których nie było nigdzie indziej. No po prostu magia. Czyli mimo wszystko, że pierwszego dnia było jedno takie wielkie boom, tak, pierwszego dnia wszyscy, to drugiego mówisz, że było jednak trochę lepiej. Ja nie byłam pierwszego, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że pierwszego też było super dnia, dlatego że wszyscy byli zachwyceni, moi znajomi, którzy byli. I to oni zmotywowali mnie, szczerze mówiąc, do tego, żeby znowu pójść, bo ja już byłam dwa razy. Tutaj też pytanie, bo wiadomo, koncert wiąże się z tym, że to jest spędzanie też czasu ze znajomymi. Tak. Właśnie, wolisz iść dużą ekipą na koncert, czy gdzieś tam, powiedzmy, dwie, trzy osoby i skupić się na tych wrażeniach, niż na, powiedzmy, takiej zabawie ze znajomymi? Wiesz co, dzisiaj było wyjątkowo, bo byłam sama. Nigdy w życiu nie byłam wcześniej na koncercie sama i byłam trochę przerażona, ale z drugiej strony byłam tak zmotywowana, żeby wreszcie być w tym klub Renesans, czyli w tym środeczku, gdzie ona, wiesz, zagląda, że mówię, dobra, pójdę sama, zobaczymy, co będzie, na pewno będzie mnóstwo znajomych, bo było dużo znajomych, ale w innych po prostu sekcjach. Nie spotkałam nikogo przez cały koncert, ale byłam tak skupiona na niej i zafascynowana nią, wiesz, z bliska zobaczyć jej skórę i to, jak ona się rusza, jaka jest piękna na żywo. Boże, to było coś magicznego, więc nie żałuję ani chwili. I przez cały czas tańczyłam, nie nudziłam się, te 3 godziny minęły mi tak. Zaraz po koncercie widzimy się tutaj w Chaton, tak, w klubie. Domówka czy klub? Zdecydowanie pijama, domin, film. Ani domówka, ani klub. Czyli jednak to jest takie trochę wyjście ze strefy komfortu, dzisiaj takie przyjście. Wyjątkowo, tak, tak, zdecydowanie. Dlaczego? Ja jestem w ogóle introwertykiem, wiesz, poza tym nie lubię tego blichtru właśnie kamer, zdjęć, to mnie zawsze bardzo stresuje, cały czas mi się wydaje, że coś dziwnego powiem, źle wyglądam, w sensie, że nie umiem zapozować, o to mi chodzi. Więc jest to takie, wiesz, stresujące, ale od czasu do czasu trzeba to robić, umówmy się, wybrałam taki, a nie inny zawód, więc to się z tym wiąże.